Cześć, witam. Exodus, ucieczka, wyjście dużej grupy ludzi z własnego miejsca zamieszkania w poszukiwaniu miejsca lepszego, bezpieczniejszego, bo temat ten mnie zainteresował głębiej po przeczytaniu książki południowo-koreańskiej. Oto ona, południowo-koreański pisarz Kim Jong-ha napisał książkę Czarny Kwiat, wydaną przez Kwiaty Orientu. I jakiż tu Exodus opisuje? Otóż na początku XX wieku, w roku 1900 którymś, rozpoczęła się wojna japońsko-rosyjska. Japończycy zajęli Koreę Południową i wtedy rozpoczęła się ucieczka, czyli Exodus Japończyków, Exodus Koreańczyków w różne strony świata, ucieczka przed wojskami japońskimi, przed represjami, przed niebezpieczeństwem, które na nich czyhało. I właśnie ten południowo-koreański pisarz przedstawia pewien epizod z roku 1905, kiedy to na pokład angielskiego statku wsiadło 1033 Koreańczyków, a celem tej podróży, tego statku był Meksyk. Otóż zostali oni zachęceni do podróży do Meksyku. Przedstawiciele tej angielskiej korporacji okrętowej zachęcali właśnie do opuszczenia kraju i udania się do Meksyku, bo będzie to dla Koreańczyków ziemia obiecana. Tam na pewno znajdą swoje miejsce, tam będzie im się wspaniale żyło. A więc w 1905 roku wyruszyły 1033 osoby. Na pokładzie angielskiego statku byli przedstawiciele różnych grup społecznych uciekających z Korei Południowej z różnych powodów. Po pierwsze byli to zrujnowani arystokraci i urzędnicy, którzy do tej pory współpracowali z cesarzem Korei, bali się represji, dlatego właśnie uciekali. Następnie druga grupa to byli chłopi. Chłopi, którzy w Korei nie widzieli dla siebie sensu życia, feudalizm i chcieli mieć coś własnego, wszędzie lepiej aniżeli do tej pory w Korei. Byli to też dawni żołnierze koreańscy, no to jest powód oczywisty, mieli lub nie mieli za uszami coś tam, więc wolali uciec. No i ostatnia grupa, jak mówi autor, resztę stanowili włóczędzy z miasta. Nie było żadnych kobiet, które weszłyby na statek same, ale kobiety były. Były nawet w ciąży i w czasie podróży urodziło się jedno dziecko. Jeden z pasażerów umarł, także jak pisze autor, zgadzał się rachunek. Na statek widzimy więc, że weszli ludzie z różnych grup społecznych i autor śledzi losy indywidualne i losy grupowe, znaczy grupy rodzin. Indywidualne, to znaczy miłości, które się na statku zawiązały. Jest bardzo ciekawy wątek księdza, który został przed samą podróżą pobity i okradziony. Na statku spotyka złodzieja, który go okradł i pobił. A więc zmierzają do Meksyku. Kiedy przybywają już do tego państwa, o którym niczego nie wiedzieli, okazuje się, że nie ma tam ryżu. Pytają, czy w Meksyku nie ma ryżu, czy nie możemy zjeść wreszcie ryżu, ale ryżu w Meksyku nie było. Zostali zakwaterowani w takich obozach polowych, gdzieś tam w pustyni jakimś, w takich warunkach właśnie, jak mówię, polowych. I codziennie przyjeżdżali właściciele hacjent, żeby ich zatrudnić, żeby zabrać do pracy. Jaka to była praca? No to była praca ponad siły Koreańczyków, ponieważ pracowali przy wycinaniu agawy. Te ostre liście, chciałam powiedzieć, no wiecie, jak wygląda agawa, no to była praca ponad ich siły. Zrozumieli więc, że Meksyk, no właśnie.
Niektórzy zaczęli się buntować, inni wyjechali. Bardzo ciekawe w tej książce jest fakt, że ci Koreańczycy brali udział w przemianach rewolucyjnych nie tylko w Meksyku, ale w Ameryce Południowej. I brali udział, jak mówię, w przemianach rewolucyjnych, w tworzeniu się nowych państw. Z tego powodu jest książka bardzo ciekawa. Na podsumowaniu autor napisał tak. Aha, zaledwie kilkunastu najemników wróciło. Dlaczego zatytułowałem powieść Czarny kwiat? Czarny kolor powstaje, gdy łączą się wszystkie inne barwy. Podobnie w tej powieści wszystko miesza się ze sobą. Religie, rasy, stany i płci. I to, co się wyłania, to jest zupełnie coś innego. Feudalny porządek Korei znika w mgnieniu oka. Czarny kwiat istnieje tylko w wyobraźni. Tak samo miejsce, do którego bohaterowie powieści mają nadzieję przybyć, jest utopią. Nieznany mi epizod, właśnie taki eksodus koreański. W tej chwili na świecie takich eksodusów jest wiele. My mamy do czynienia od lutego 2022 roku z ogromnym eksodusem Ukraińców uciekających przed atakami wojsk rosyjskich do Polski i na bieżąco możemy śledzić ten eksodus. Bierzemy w nim czynny udział. Jestem przekonana, że w tej chwili powstają już książki opisujące zbiorowość, znaczy patrzący na ten eksodus w skali makro i w skali mikro, przedstawiający pojedyncze losy rodzin. Jak wiecie, uczę Ukraińców języka polskiego, więc mam w pamięci, czy słyszałam wiele takich historii dotyczących właśnie tego eksodusu. Polecam książkę Czarny kwiat Kim Jung-ha o eksodusie z kraju Koreańczyków na początku XX wieku i ich przemieszczeniu się do Meksyku. Cały czas żyjemy eksodusem z krajów afrykańskich. I oto książka Jarosława Mikołajewskiego Wielki przypływ. To jest eksodus z krajów, co ja mówię, afrykańskich, a więc przez Morze Śródziemne muszą przepłynąć różnymi tam, no wiecie jak to jest, bo znamy wszystko z telewizji, a najbliższym punktem Europy jest dla nich Lampedusa, włoska wyspa, do której brzegów najczęściej przypływają puste te łodzie, a morze wrzuca na brzeg zwłoki. I właśnie Jarosław Mikołajewski udaje się na Lampedusę, rozmawia z lekarzem, z wolontariuszami, którzy właśnie te zwłoki z morza wyławiają, opisują i przekazują na cmentarze. W Lampedusie nie ma cmentarza, więc na Lampedusie, więc jadą gdzieś tam w głąb Włoch. Ale na Lampedusie powstają po nich pewne antefakty, pamiątki i one tworzą specyficzną izbę pamięci. Polecam książkę Wielki przypływ Jarosława Mikołajewskiego. A książka, którą teraz pokażę, leżała czy stała u mnie na półce już od dawna. To jest wydawnictwo Czarne. Reportaż napisany przez Anetę Prymakę Oniszk, Bieżeństwo, rok 1915, Zapomniani uchodźcy. Trwała I wojna światowa i mieszkańcy wschodnich części naszego kraju, czyli Podlasie, no cały ten pas wschodni, z niepokojem słuchali wiadomości, że oto nadchodzą Niemcy, którzy wszystkich wymordują, będzie bardzo, bardzo niebezpiecznie. No i podjęli decyzję o eksodusie, czyli o opuszczeniu swoich domów i udaniu się na wschód. Ten wschód dla niejednej rodziny kończył się na Syberii, bo początkowo zaopiekowały się nimi pewne organizacje w Rosji,
ale niestety dla nich wybuchła rewolucja październikowa, no i wtedy ich losy stały się po trzykroć bardziej tragiczne. O tym eksodusie z 1915 roku, zapomniani uchodźcy, zaczęto mówić w Polsce głośniej w 2015 roku, czyli w setną rocznicę tego właśnie wydarzenia. Dla mnie jest to zupełna nowość, nie zdawałam sobie sprawy, że taki eksodus miał miejsce. No i w tymże 2015 roku zbierano dokumenty, no wszystko co się, wszelkie pamiątki po tych ludziach, z których pewna część wróciła do Polski, wróciła do swoich wsi, ponieważ usłyszała gdzieś tam daleko na Syberii, że Polska odzyskała niepodległość, że już jest kraj, do którego można wrócić. Tak, kraj, do którego można wrócić, to prawda, ale czy było do czego wracać w sposób fizyczny, czy było do czego wracać, czy były domy i wszystko inne, co zostawili wyjeżdżając. Fotografia. Bardzo ciekawy jest dialog, który prowadzi jeden z potomków właśnie tych bieżeńców i pyta. Grześ, gdy podróż, zaczął dopytywać, a dlaczego pojechaliście w hetu Rasiju? Nikt mu nie potrafił odpowiedzieć, ani babcia, ani ci, którzy pamiętali jeszcze rok 1915. Mówili coś o strachu, o wojnie, o carskiej trosce, o kozakach na koniach. Czasem wzruszali ramionami i milkli. Bo wsie jechali, odpowiedziała babcia. Bo wszyscy jechali i Grzegorz do dziś nie rozumie dlaczego. A więc takie pytania zadawano tym bieżeńcom. Siła była środowiska, społeczności. I teraz fragment z tej książki, który moim zdaniem dotyczy wszystkich eksodusów. Bieżeństwo to historia stopniowej utraty. Zaczyna się zaraz po wybuchu wojny, utratą męża, którego zabrali na front, potem armia rekwiruje zwierzęta, w końcu nadchodzi wyjazd, traci się dom, ziemię, cały świat. Korzenie i tożsamość, odwieczne rytuały, sposób życia niezmienny od stuleci. Po drodze giną resztki dobytku. Trzeba zabić krowę, żywicielkę. Umierają najbliżsi, nieraz matka traci wszystkie dzieci. Zdarza się, że kilkulatkowie grzebią oboje rodziców. Czy to już koniec? Czy tym ludziom pozostało jeszcze coś do utraty? Myślę, że te słowa są uniwersalne. Jak mówię, mogą się odnieść do każdego z eksodusów, który trwa i wiele z nich jeszcze przed nami. Książka jest naprawdę ciekawa. Warto poznać ten epizod historii Polski. Epizod składający się z 2 milionów losów. Jednym z najważniejszych i z najczęściej używanych słów przez uciekinierów, uchodźców jest słowo dom. I kiedy czytałam tę koreańską książkę, o której Wam dzisiaj powiedziałam, to gdzieś tam mignęła mi ta oto i zamówiłam. To jest zbiór wierszy, poezji koreańskiej Mgła Jedwabna. Wybór poezji koreańskiej XX wieku. Co wiecie o poezji koreańskiej XX wieku? Ja o poezji koreańskiej każdego wieku nie wiem kompletnie nic. Przeczytałam już właściwie prawie całość tego zbioru i teraz posłuchajcie jednego z wierszy. Myślę, że słowo dom, które nieustannie, właściwie nie schodzi z ust uciekinierów, jest ważne i posłuchajcie wiersza pod tytułem Mój dom, napisanego przez jednego z koreańskich poetów. Pójdę i zbuduję sobie dom u podnóża góry. Nieopodal wody szerokiego morza i ułożę drogę. Drogę do mojego domu. Stoję w drzwiach i czekam. Ludzie włóczą się samotnie po świecie. Ptaki śpiewają w cieniu budzącego się dnia. Dokoła świat jasno promienieje już od samego ranka. Przyglądam się ludziom.
i pytam, czy to ty? Poezja koreańska. Nie miałam pojęcia, że w ogóle istnieje. Znaczy, że istnieje, miałam pojęcie, ale nie znałam żadnego tekstu. No i na koniec książka o specyficznym Exodusie. Czyli Richard Adams, Wodnikowe wzgórze. Króliki, mieszkające w pięknej dolinie, dowiadują się, że ta dolina i ich miejsce, ich życia zostanie zniszczone przez ludzi, bo będą w niej budowane domy. Nieopodal zbuduje się także tamę. No i wszystko zostanie zalane. Dlatego podejmują decyzję o ucieczce z tej swojej łąki i poszukiwaniu nowego miejsca do życia. Na czele tej wyprawy staje Leszczynek. Towarzyszy mu wtorek, piątek, czwartek, podpowiedzcie. I po wielu trudnościach, wielu przeszkodach, wielu ofiarach trafiają wreszcie do swojego raju. Raj nazywa się Wodnikowe wzgórze. Był wieczór następnego dnia. Północną skarpę Wodnikowego wzgórza, tonącą od rana w cieniu, teraz w godzinę przed zmierzchem oświetlało zachodzące słońce. Wzgórze wznosiło się prostopadle na 300 stóp na długości zaledwie 60, tworząc urwisty stok od wąskiego pasa drzew u podnóża grani, gdzie stromizna przechodziła w łagodny płaskowyż. Nasycone jednostajne światło złociło się na darni, na janowcach i cisach, na niezliczonych, skarlałych od wiatru krzakach głogu. Roztaczający się ze szczytu widok, pozornie nieruchomej, rozległej, błękitnej dali przecinały tu i ówdzie wstęgi dymów i maleńkie błyski szkła. A więc Wodnikowe wzgórze było przepiękne. Było tą ziemią obiecaną, którą udało się królikom zdobyć, osiągnąć, zamieszkać. Do następnego razu. Książka, no co ja mam mogę powiedzieć, wielokrotnie filmowana, przytaczana, no lektura obowiązkowa. A więc Exodus, wyjście, ucieczka, uchodźstwo. Prawdopodobnie w waszych rodzinach też są takie epizody, bo nasz naród, my jako grupa narodowa, takich eksodusów przeżyliśmy wiele. Mówi się, że tam tryby historii takie różne, że to tam tory, koleje wiozły kolejnych przesiedleńców, choćby na ziemię odzyskane, tak zwane, czyli na zachód, szli na zachód osadnicy, gdzie ja tutaj mieszkam. A więc tych epizodów jest wiele. Dlatego na pewno zrozumiecie uchodźców i z ciekawością przeczytacie książki, które wam dzisiaj zaproponowałam. Jak zwykle zapraszam do dyskusji. Dziękuję. Do zobaczenia.